Stoję z tyłu budynku niszczejącego, który jest mało znany białostoczanom, jeśli chodzi o historię. A mianowicie przed II wojną światową mieściła się w nim synagoga. Mało kto wie, że to była synagoga, ale mało kto wie, że była to synagoga poświęcona Szmulowi Mohylewerowi, który jest uważany za jedną z najważniejszych osób, która miała wpływ na powstanie później państwa Izrael. Synagoga ta została zbudowana w roku 1902, 4 lata po śmierci Szmuela Mohylewera, w dowód jakby wdzięczności za jego działalność tutaj w Białymstoku i też wcześniej. Parę słów może o Szmulu Mohyleverze. Urodził się w roku 1824 w miejscowości Głębokie w gubernii mohylewskiej, stąd ten późniejszy przydomek. Był synem Judy Leiba, imienia matki nie znamy. Od początku przejawiał duże zdolności i był traktowany jako cudowne dziecko. Ożenił się w wieku 15 lat, co wówczas nie było czymś niezwykłym w społeczności żydowskiej. Przez 3 lata mieszkał w domu teściów, a później wyjechał studiować w Jeszywie w Wołożynie. Po powrocie wcale nie kwapił się do objęcia posady rabina w Głębokim, jednak po wielu namowach w roku 1848 objął swoją pierwszą posadę rabina właśnie w swojej rodzinnej miejscowości. Później pracował w miejscowości Szaki, obecnie na Litwie, w Suwałkach, w Radomiu, aby swoją posługę społeczności żydowskiej zakończyć w Białymstoku. Gdy przyjechał do Białegostoku z Radomia w 1883 roku, był już szeroko znaną postacią i był bardzo gorąco witany zarówno przez prezydenta miasta, jak i społeczność żydowską na dworcu w Białymstoku. Tutaj przyjął posadę nie rabina rządowego, ale takiego rabina z wyboru i pracował za niskie środki finansowe. Zasłużył się dla Białegostoku tym, że był jednym z założycieli cmentarza przy dzisiejszej ulicy Wschodniej na Bagnówce. Tam też zresztą został pochowany w roku 1898. Dlaczego on był taką ważną osobą dla Izraela? Przede wszystkim dlatego, że był jedną z pierwszych osób, które były wielkimi zwolennikami powrotu Żydów do Izraela, co wówczas w wieku XIX nie było wcale jakoś mocno popierane przez społeczność żydowską. Taką ważną datą, ważnym wydarzeniem w życiu Szmuela Mohylewera był rok 1863, kiedy na terenie, gdzie służył, w Suwałkach, było powstanie styczniowe. I gdy kilkunastu członków społeczności żydowskiej z Suwałk zostało oskarżonych o sprzyjanie powstańcom. Wówczas Szmuel Mohylewer ujął się za nimi u komendanta rosyjskiego i doprowadził do ich uwolnienia. I to był taki jeden z, mówi się, jedno z wydarzeń, które spowodowało u niego takie myślenie o tym, że jak ważne jest samostanowienie narodów o swoim istnieniu. Skoro Polacy mogą walczyć, to dlaczego my, Żydzi, nie moglibyśmy też uzyskać jakiejś, może nie państwowości, bo to do tego było jeszcze daleko, ale jakiegoś takiego myślenia o swoim samostanowieniu. Kolejną taką istotną datą był rok 1881, kiedy w Rosji miały miejsce pierwsze pogromy Żydów. No i to już spowodowało dosyć lawinową zmianę myślenia Szmuela Mohylewera. W 1882 założył w Warszawie pierwszy oddział Towarzystwa Miłośników Syjonu, którego celem było nawoływanie Żydów do osiedlania się w Palestynie, do kupowania ziemi, do zakładania kolonii. Bardzo istotną rolę odegrał tutaj baron Rothschild, którego udało mu się pozyskać do swojej idei, dzięki którego pomocy finansowej udało się założyć mu pierwsze osiedla żydowskie w Ekronie i w Rehovot. To były lata 80., początek lat 90. XIX wieku.
Cóż można powiedzieć? No, nie było łatwo, dlatego że i rząd turecki od roku 1882 roku nie pozwalał na zakładanie tych nowych osiedli, jak i rząd rosyjski sprzeciwiał się wyjeżdżaniu Żydów do Palestyny. Jeśli chodzi o syjonizm, to pierwszym takim momentem, kiedy ta idea zyskała szerokie poparcie wśród społeczności żydowskiej, był rok 1917 i deklaracja Belfura. Ale to było już dawno po śmierci Mohlewera. Więc można powiedzieć, że on był takim prekursorem, który próbował tą ideę zaszczepić wśród społeczności żydowskiej. Grób Szmuela Mohlewera był zlokalizowany na tym samym cmentarzu, którego on był założycielem, ale w 1991 roku jego szczątki zostały ekshumowane przez rodzinę i przeniesione do Izraela. Ten budynek, który stoi za moimi plecami, tutaj widać jeszcze jedyną taką pozostałość, która świadczy o tym, że była to synagoga wnęka, gdzie mieścił się Aron HaKodesh. Miała zupełnie inny wygląd przed wojną. Zachowało się zdjęcie, ale też Małgorzata Dolistowska w swojej książce zamieściła rysunek pięknego budynku, bogato zdobionego w stylu takim nieco orientalnym, mauretańskim. Dzisiejsza budowla w ogóle tego nie przypomina, dlatego być może też i białostoczanie nie kojarzą tego z obiektem religijnym. W każdym razie w Izraelu jest i muzeum poświęcone Mohlewerowi i kilkaset ulic jego imienia. Także jest to naprawdę bardzo ważna postać dla tego państwa. No i myślę, że jest to o tyle ważna postać w historii Białegostoku, że warto o niej pamiętać.